Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ciekawostkę. Otóż partia grana w internecie tempem 2 minuty na zawodnika na portalu lichess.org pomiędzy Magnusem Carlsenem a Hikaru Nakamurą. Był to turniej no, wysokiej rangi, dlatego że grało tam bardzo, bardzo dużo ludzi, a główną nagrodą było no, wygranie jednego Bitcoina. Na polskie to jest około 200 tysięcy złotych, coś w tym stylu. Ten Bitcoin oczywiście ma różne kursy, także mniejsza o to. W każdym razie partia była, no, taką ciekawostką można stwierdzić. Tutaj podałem przy nas, przy, przy zdjęciach zawodników ich niki liczesowe, więc żeby tam nas to nie zmyliło. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Magnus Carlsen grał białymi i rozpoczął ruchem. F3. No któż by się spodziewał, że taki ruch może być zagrany. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że w internecie arcymistrzowie śmieszkują bardzo wiele razy e, i grają różne rzeczy. No, ale stawka jest poważna, tak naprawdę. E, no, i tutaj muszę przyznać, że. Zresztą chyba wszyscy już się orientują. Ten turniej, w ogóle cały turniej wygrał właśnie Hikaru Nakamura. Był wielce zadowolony w tym turnieju. Tych partii też było bardzo dużo. Przejdźmy dalej. Tutaj Nakamura zagrał ruch D5. Na co Carlsen teraz zagrał? Król F2. No, nie idźmy tą drogą co Mistrz świata, jakby to nie zabrzmiało. Oczywiście, nie grajmy w ten sposób, jest to fatalne ustawienie. No ale wiadomo, na dwie minuty gra w internecie, no to ktoś tutaj się pragnie chyba nieco popisać, chociaż nie wiem w sumie, jak to nazwać. To jest chyba w zasadzie zagranie dla zabawy. Dla Mistrza Świata pewnie jeden Bitcoin to jest to jest nic, mówiąc w cudzysłowiu. W cudzysłowie. Tutaj Nakamura zagrał E5. Ja już troszeczkę historią rozlekam, ale przejdźmy do rzeczy E5, posunięcie E3, skoczek F6. Właśnie w takich sytuacjach nas przeciwnik zaskakuje, ustawia takie jeżyki, powiedzmy, starajmy się grać bardzo naturalnie. To taka moja mała rada. Oczywiście to czasem nie jest też takie proste, ale zwykłe wyprowadzenie figur, tak jak elementarz dla osób początkujących mówi, no to wyprowadzamy sobie skoczki, gońce, robimy roszadę i tak dalej i zobaczymy, co przeciwnik zrobi z tą taką dziwną strukturą. Białe zagrały ruch D4, no i na kamura zbił na D4. No właśnie, e, mi się to nie podoba, ta taktyka mi się nie podoba. Ja nie mówię, że ona jest zła Ale idąc tą drogą Można próbować grać dalej Dlaczego ja bym e, Grać dalej, czyli wyprowadzając figury Dlaczego ja bym wybrał tę opcję Dlatego, żeby trzymać napięcie w centrum Przy takim słabym królu e, Bo jeżeli tutaj e, Zagramy sobie oczywiście teraz na przykład Goniec B5, widzimy atak na skoczka To taki typowy ruch, że trzeba na, na niego uważać No to gramy sobie niec D6 I zobaczcie, mamy trzy figury Już, już w grze Czekamy na wybicie na e5, nawet jakby nastąpiło, no to sobie tam wybijamy. No i na przykład jak goniec wybije na c6 i tutaj wybijamy, no to jest świetnie. Para gońców, zepsute piony wprawdzie, ale one nie są słabe. Przede wszystkim słabością jest ten król, a czasami jest też tak, że jak białe rozpędzą się z ruchem f4, no to tutaj skoczek znajduje świetną placówkę do gry, więc no na pewno taki ruch f4 straszny nie jest. W partii jednak Nakamura wybił na d4, pionek wybił na d4. I Goniec zagrał na D6. Ja sobie zdaję sprawę, też gra na 2 minuty. Tutaj e, turniej e, zmierzał ku końcowi, więc e, kwestia była tego, żeby prawdopodobnie nie przegrać tej partii. Nieważne czy Carlsen zagra królem na F2, czy zagra jakieś ruchy typu A3, H3 i tak dalej. Pewnie Nakamura chciał po prostu partię. E, Utrzymać, nie przegrać. Posunięcie goniec D3. Roszada ze strony czarnych. Tutaj cały czas czarne mają lepszą pozycję, żeby była jasność. Silnik to bardzo lubi minus 2 dla czarnych, z uwagi na tego króla. Skoczek zagrał na E2. Typowe właśnie tutaj takie granie, jak jest taki pionek F3. Ten skoczek przemierza na G3, na F4 ma szansę, pilnuje D4, posunięcie C5 jak najbardziej dobre. Tutaj, no właśnie na podstawie nawet takiej partii możemy coś wyciągnąć dla siebie i spróbować znaleźć plan ataku na przeciwnika. No bo tu czarne chcą atakować teraz białego, to jest naturalne. I widzimy, że ta diagonala, czyli G1 A7 albo A7G1, no jest może być słabością, więc taki ruch nie. Dziwi, aby na przykład potem spróbować zagrać Hetmanem na B6, wzmocnić to wieża E8 i tak dalej. No dobrze, w partii zostało zagrane C3. No i teraz Nakamura wybił szybko na D4. To upraszcza troszeczkę grę białym. Niepotrzebnie tak zagrał, aczkolwiek ja cały czas powtarzam, to była partia na 2 minuty. Tutaj można było trzymać napięcie grając wieża E8. Też się prosi, żeby tutaj zagrać na E8, ewentualnie później skoczek C6 i napierać na te centrum, czekać aż białe nam wybiją na C5. No dziwię się troszkę takiemu zawodnikowi jak Nakamura, że tak nie chciał grać. Ale dobra, to już nie wchodźmy tutaj w dyskusję. W każdym razie w partii zostało zbite na D4, pionek wybił na D4 Skoczek C6 I skoczek zagrał z B na C3 No i na co na kamurach Hetman B6 To jest, to się wydaje ruchem Cały czas naturalnym, ale już Przewaga czarnych maleje Co jest bardzo ciekawe Dlatego, że tutaj W tej sytuacji, no cały czas ta wieża E8 Prosi się bardzo, żeby zagrać Taki ruch, wieża E8, potrzebne posunięcie Posunięcie H6 może się przydać No i no Tak naprawdę można powiedzieć, że białe Manewrem F3, król F2 nie zrobiły sobie w ten sposób jakiejś ogromnej krzywdy. No, Hetman zagrał na B6 w tym momencie, skoczek A4 zaatakował Hetmana, Hetman A5. Y Panowie, tu na pewno grali bardzo, bardzo szybko. No, na Kamura nie wiem, czy widzieliście, jak gra Buleta, no po prostu wymiata, jak maszyna. No I jeszcze ma czas, żeby pokazywać tam sobie strzałki, jakieś plany, tutaj, tutaj, tam coś, wiecie. W ten sposób gra. Na jego stream zapraszam, można sobie zobaczyć. No jest kozakiem, trzeba przyznać, i mówi chyba, że jest. Chyba najlepszym zawodnikiem na świecie, jeśli chodzi o grę w buletach. No jego ranking o tym świadczy internetowy ranking oczywiście. Goniec zagrał na D2, goniec B4. No i taki ruch już mi się nie podoba, z prostego powodu, bo jak wymienimy gońce czarnopolowe, to zwróćmy uwagę, jakie pionki w centrum zostały. To taki może być oczywiście mały niuans strategiczny, bo goniec. Będzie strzelał w swoje pionki ewentualnie, bronił te pionki, a goniec, D, goniec D3 będzie między swoim pionkiem szosował. Ale to taka mała dygresja strategiczna. Tutaj po wymianie Hetman wybił na B4, Posunięcie A3, Hetman D6, Hetman D2, wieża E8 nareszcie. Tylko że szkoda, że nie ma czarnopolowych gońców. Wieża zagrywa z A na E1 i posunięcie B6. No ruch B6, okej. Okay. Logicznie to wygląda, nie chcę wpuścić skoczka na C5, aczkolwiek skoczek na C5 i tak nie miałby tutaj jakiejś wielkiej przyszłości, więc ruch B6 raczej jest raczej będny. No cóż można było grać inaczej? No powiedzmy, wyprowadzić gońca na E6 i stać w miejscu, nie wiem, H6, wprowadzić potem wieżę na C8 i tak dalej. Po ruchu B6 skoczek zagrał na C3 z powrotem i goniec D7. No okej, okay, ruch jak ruch, skoczek tutaj zaszachował. Hetmana. Otóż, można, to jest dobry ruch oczywiście, ale można by było zagrać też troszeczkę inaczej patrząc z perspektywy białych, jeżeli król już jest powiedzmy w cudzysłowie w centrum. No i tutaj można by było zagrać G4. To takie jest niby osłabienie króla, ale tak naprawdę nie wiadomo jak się do niego dostać. I jeszcze z tym skoczkiem, który fajnie tutaj broni te pola G3F4, można zakombinować pewną wymianę. Otóż na przykład, jakby czarne grały wzorowo, czyli tam wieża D8, powiedzmy, no to Hetman F4 byłby świetnym ruchem na propozycję wymiany. I na przykład, jakby ta wymiana nastąpiła, no to w tej sytuacji, po wymianie wieży na E1, wieża E1 i skoczek bije na D4. Ja przypuszczam, że na kamura tak by mógł grać, żeby upraszczać pozycję, ale to nie byłoby chyba najlepsze, dlatego że ruch G5 fajnie wszystko paraliżuje i po skoczek E8, skoczek z C na D5. Pozycja białych mogłaby być, mogłaby taka dojść, mogłoby dojść do takiej pozycji na pewno. No prawdopodobnie nie na pewno, ale białe i tak mają przyjemniejszą troszeczkę sytuację. Sytuacja się odwróciła, bo król jest bliżej centrum, zauważmy taką analogię, a ten niestety jest dalej. To tak w ramach ciekawostki oczywiście, a jakieś dwa trzy aspekty można sobie z tej partii na pewno wyciągnąć. Jednakże po skoczek b5 i hetman b8 Magnus Carlsen popełnia... Katastrofalny błąd. Kompletnie ruch wyrwany w ogóle z kontekstu, z pozycji. Po, prosta podstawka, mianowicie Hetman zagrał teraz na F4. No to się wydaje ruchem bardzo logicznym, no bo chcemy wymienić Hetmany i dojść do tej samej sytuacji, co przed chwilą pokazywałem, czyli właśnie ataku, na, ataku pionka na D5. Jak zagrać, żeby te pozycje czarnymi. Wygrać zadanie dla Was, można zatrzymać materiał. Otóż ja pokażu, pokazuję, jak to wygląda. Nakamura zbił wieżę. Z wieżą zbił na E2. No i białe się poddały. Z prostego powodu likwidujemy obrońcę i zbijamy potem Hetmana. No, a jeżeli król zagrywa na G3, no to możemy jeszcze na G2 palnąć i tutaj wygrać Hetmana. Oczywiście też istnieją takie opcje jak skoczek H5, bez większego znaczenia wygrana byłaby w kieszeni. No cóż, Rakamura wygrywa jednego bitcoina w turnieju. Gratulacje wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka ciekawostka, ciekawostka to zawsze. Małe, to, to, małe urozmaicenie w, w takich bardzo poważnych analizach. Serdecznie pozdrawiam, cześć.